POPFUND, Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych, jest zarządzany przez komitet sterujący, w którym połowa głosów to są przedstawiciele fundacji, korporacji, które finansują ten fundusz. Z drugiej strony to są organizacje pozarządowe, czy przedstawiciele miast, czy osoby odpowiedzialne za koordynację pomocy z urzędami wojewódzkimi, które także robią dużo na rzecz uchodźców z Ukrainy. POPFUND będzie ogłaszał otwarte nabory wniosków projektowych, będą one oceniane przez niezależnych ekspertów, finansowane w sposób, który jest dość znany polskim organizacjom pozarządowym. Najważniejsza wiadomość jest taka, że będziemy finansować trzy poziomy projektów. Projekty małe, które są przede wszystkim skierowane na obszary wiejskie, także dla uwzględniające organizacje takie jak koła gospodyń wiejskich, czy ochotnicze straże pożarne, czy parafie, aby właśnie na obszarach wiejskich tworzyć tą siatkę pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Są to projekty do 50 tysięcy złotych, projekty średnie do wartości 200 tysięcy złotych już, które mogą składać tylko organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia oraz projekty duże ponad 200 tysięcy złotych. Pierwszy nabór projektów zostanie ogłoszony w listopadzie, natomiast w grudniu planujemy ogłosić już duży program naboru wniosków, zarówno małych, średnich, jak i dużych, i aby organizacje pozarządowe miały możliwość finansowania swoich działań na rzecz uchodźców, ale także społeczności przyjmujących uchodźców przez cały rok 2024.